Inicjatorzy petycji Most Czewski jak Westerplatte złożyli podpisy około 4000 osób w Kancelarii Prezydenta Polski, w Ministerstwie Infrastruktury i w Kancelarii Sejmu. Podczas wizyty w Warszawie społecznicy odnieśli wrażenie, że jedyną szansą na szybkie uratowanie Mostu Czewskiego może okazać się proponowana przez nich specustawa. Petycja Most Czewski jak Westerplatte, zainicjowana we wrześniu ubiegłego roku przez czewskich dziennikarzy i społeczników, znalazła swój finał w Warszawie. Inicjatorzy akcji apelujący do władz Polski o przejęcie Mostu Czewskiego, dokończenie jego przedłużającej się odbudowy i stworzenie przy nim filii Muzeum II Wojny Światowej, we wtorek przekazali około 4000 zebranych podpisów adresatom petycji. W pierwszej kolejności inicjatorzy akcji, wśród których są dziennikarze telewizji Tetka, przekazali je w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie na ręce Haliny Szymańskiej, szefowej Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, złożyli petycję, a także model Mostu Tczewskiego autorstwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie. W rozmowie uczestniczył także poseł z Tczewa Kazimierz Smoliński, który mimo sceptycznego stosunku względem petycji społeczników ułatwił im zorganizowanie spotkań w Warszawie. Jest umiarkowany optymizm. Rozmowa w Kancelarii Prezydenta była stosunkowo prosta, ponieważ przypomnieliśmy słowa pana prezydenta wypowiedziane w Tczewie w roku 2015 i uzyskaliśmy zapewnienie, że pan prezydent pamięta, co w tym czasie w Tczewie mówił. W Polsce trzeba zlikwidować takie absurdy jak to, że państwa powiat jest właścicielem pięknego, zabytkowego mostu, którego remont kosztuje dzisiaj więcej niż roczny budżet powiatu. I przecież każdy wie, że powiat nie jest w stanie czegoś takiego zrealizować sam. To powinna być sprawa władz centralnych. To Polska, a nie powiat tczewski, powinny się tym zajmować. Pojawiła się też kwestia finansowania i tutaj padła propozycja, aby występować bezpośrednio po środki unijne. Oczywiście pod warunkiem, że to państwo polskie przejmie na siebie obowiązek zapewnienia wkładu własnego. I tu na pewno będziemy razem oczywiście ze starostwem powiatowym starali się rozpoznać tą możliwość. Padła także sugestia w czasie tego spotkania o tym, aby most został wyremontowany ze środków budżetu centralnego. Natomiast po remoncie miałby zostać przekazany do Urzędu Marszałkowskiego i droga wojewódzka, która obecnie kończy się w Nowym Dworze, zostałaby po prostu przedłużona aż do Tczewa. Mimo że poseł Kazimierz Smoliński jesienią nie poparł pomysłu społeczników, aby za pomocą specustawy państwo polskie przejęło most od starostwa, to podczas spotkania Smoliński stwierdził, że może w ostateczności okazać się, że specustawa byłaby konieczna. Wspominaliśmy o tym pomyśle dotyczącym specustawy i ja mam takie prywatne odczucia, że w zasadzie każdy z nami się zgadzał. To znaczy, jeżeli mówiliśmy o sytuacji prawnej mostu, w zasadzie nie ma innej chyba możliwości, żeby państwo polskie wzięło odpowiedzialność za ten zabytek, jak bezpośrednie przejęcie mostu w zarządzanie Skarbu Państwa. My czekamy na oficjalną odpowiedź od tych naczelnych władz naszego państwa i spodziewamy się tego, że może to być takie potwierdzenie, że w obecnym systemie prawnym będzie ciężko doprowadzić do odbudowy tego mostu i będzie musiała sytuacja prawna mostu ulec zmianie, a specustawa jest, wydaje mi się, jedynym wyjściem. We wtorek społecznicy złożyli petycję również na ręce wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Minister zobowiązał się do tego, obiecał nam, że zapozna się z naszym wnioskiem, z wnioskiem blisko 4000 mieszkańców, które podpisały się pod naszą petycją i ustosunkuje się do niej. Padały różne propozycje rozwiązań, ale dla mnie to, co ważne, padła też prośba z ust posła Kazimierza Smolińskiego, który był z nami, aby ministerstwo przychylnym okiem spojrzało na rozliczenie dotacji dotyczącej obecnie toczących się robót, a mianowicie tych opóźnień, które, jak zaznaczał poseł, nie wynikły z winy inwestora, ale pojawiły się z powodu decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który jesienią ubiegłego roku wstrzymał pracę, a to spowodowało mocną komplikację, przede wszystkim dotyczącą rozliczenia tego zadania. Także liczymy na to, że resort infrastruktury po tej wizycie, kiedy zobaczył nasz most, kiedy poznał nasze stanowisko, rzeczywiście przychylniej spojrzy na naszą sprawę.
W piątek społeczników czeka druga tura spotkań w Warszawie. Społeczny Komitet Odbudowy Mostu złoży petycję w Kancelarii Premiera oraz w Ministerstwie Kultury u Generalnego Konserwatora Zabytków. Do Warszawy wkrótce pojedzie także tczewski starosta. Przypomnijmy, że w połowie marca firma Banimex zakończy zabezpieczanie placu budowy przy Moście Tczewskim. W ostatnich dniach przyczółek od strony Tczewa został przykryty płytą. Jest to strop w poziomie jezdni, także te prace są już też zakończone. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe całego podparcia tego stropu i takie prace wykończeniowe, tak żeby to się te wszystkie żelbety w jakiś sposób ładnie prezentowały. Wykonawca informuje, że jednak nie uda mu się rozebrać pozostałości dawnego filara na Wiślanej Wyspie i wybudować nowego. Ze starostwem szukaliśmy kompromisu, czyli co jesteśmy w jakim stanie, w jakim czasie jesteśmy coś wykonać, żeby też zmieścić się w określonym budżecie, więc ten filar już nie podlegał dalszej rozbiórce. Po prostu nie starczyłoby absolutnie ani pieniędzy, ani czasu na to, żeby go rozebrać i odbudować w tym wariancie, który był przewidziany projektem.